Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Dzisiaj mamy piękny poranek sobotni i spędzimy go grając Moną i przechodząc właśnie czwarty rozdział w drugim akcie. Dobra, na wstępie mamy do pokonania jakiegoś pojedynczego czyściciela. Tego zdejmiemy, tak? Jeden strzał i leży. Okej. Okay. Co my mamy za pro... O! Ktoś tam jest? Dobra. Chodź tu. Chodź tu do mnie. O! I... No, co za czyściciel. Dobra. Nie będziemy się nim przejmować zbytnio. Poszukamy sobie jakiejś broni, amunicji, nie wiem. Czegokolwiek tutaj, bo tego mamy mało, jak widzicie. Dobra, mamy trzy przejścia, tak? Jedno tam, tam i tu. Tutaj nic nie zdziałamy za bardzo. Dobra, to przejście pewnie będzie działać, dobrze. Nie, to też. Okej, czyli zostaje nam tylko jedno przejście w sumie. A dokładniej tutaj. Teraz musimy uważać, żeby nas co sprytniejsi czyściciele tu nie pozdejmowali. Dobra. Ten załatwiony. Aha, tam jest, dobra. Może zdejmiemy go. No, i ładnie. Tak miało być. Jeszcze ktoś? Nie, chyba nikt już. Okej, idziemy. Co tu się w ogóle dzieje? Jakieś rusztowania, nic nie ma. Okej. O, ktoś tu nawala ostro. A zaraz będzie po nim. Zniszczymy go. Headshot. Dobra. Zużyłem za dużo bullet time'u. Okej. Tak, ktoś tam ostatnio, jakiś widz, zwracał uwagę, że mało komentarzy do tych Maxów Payne'ów i żem nagrywał serię z nowszej gry, tylko że jest właśnie taki problem, że jakieś takie super nowe gry z dobrą grafiką mi za bardzo nie pójdą w tych 30 FPS-ach, tak żeby to jakoś się dało oglądać. Niestety do października się męczę na laptopie. O. Więc po prostu do października będę musiał się jakoś przemęczyć z takim nagrywaniem. A zresztą nagrywam po prostu gry, które lubię, więc nie mam problemu z tym jakiegoś. Jak będą chcieli ludzie, to będą pisać komentarze. Oczywiście wiadomo, że lepiej było, jakby coś pisali, co im się podoba, co im się nie podoba. Ale jak po prostu nie mają takiej ochoty, to nie. Nie nalegam. Dobra. A co do następnych gier? Myślałem nad Alone in the Dark. Tak jak już wcześniej wspominałem. Call of Juarez w Język Krwi. Coś tam myślałem, żeby z Bioshocka nagrać, ale nawet taki zwykły Bioshock, którego teraz też gram, nie łapie mi tych FPS-ów za dobrze. Musiałbym jeszcze tam obczaić dokładnie jak z tymi FPS-ami w Bioshocku, bo wtedy bym może i jego mógł nagrać. No i ten Minecraft to dopiero po tej przerwie. Ja teraz w trakcie majówki po prostu staram się nagrywać tą ucieczkę 2. Właśnie kończę ją nagrywać, ale muszę jeszcze wszystko pomontować dobrze, wyrenderować i dopiero wstawiam. Więc to jeszcze jakiś czas też zajmie. Okej, co my tu mamy zrobić? Tutaj nie. Winda. Tak. Jakiś przycisk, ok.
Oczywiście zapraszam też na kanał mojego kolegi Zirael. Taki kanał, Zirael.pl, Zirael. Gramy tam u niego w LoL'a, on tam komentuje, nagrywa to. I bardzo dobrze się gra. Ale wracając do gry, dobra, co my tu mamy teraz zrobić? Mamy gdzieś przejść, bo to jest jakby równolegle z tym, co robiliśmy ostatnio jako Max. Tylko że teraz gramy właśnie moną. O! Jak mi tu wypadł? Co za cieć głupi. Nie lubię takich właśnie wypadanych. O! Ktoś tam jeszcze był. Nie lubię takiego wypadania mi nagle przez drzwi, jak mówię coś. Dobra. Gdzie? Zabijam cię. Dawać. Dawać kogoś do zabicia. O, tam jest. Dostał. Ale przeżyje. Dobra, chodź tu. Czekam na ciebie. No dobra, zginął. Także łatwo nawet na tym poziomie. Jest to dla przypomnienia najwyższy poziom trudności, który jakiejś trudności właśnie nie sprawia. No i dostał jeszcze, nie wiem, drugi strzał. No i po nim. Takie dwa strzały z Dragunowa karabinu snajperskiego radzieckiego i po sprawie. No, MP5, dobra. Za mało amunicji mamy do MP5. Także będziemy dalej korzystać ze śrutówki Dragunowa. Tak, śrutówki, tutaj do śrutówki jest dużo amunicji, na szczęście. No ale jest to w końcu taka najlepsza broń do walki w zwarciu. Największe po prostu siłę rażenia ma. Okej, tutaj się teraz boję trochę, że na nas wypadną całym stadem. Że się tak wyrażę. Tutaj. O! I... dobra. Oczywiście ja tutaj nie będę tak dużo mówić podczas strzelania, bo jednak to się trzeba skupić, żeby za dużo nie dostać. A żeby ich zabić. Już? Wszyscy? Nie. Dobra, teraz już chyba wszyscy. Tak jak mówiłem, musimy się skupić. A z tego Minecrafta w końcu chyba zrezygnuję z pierwszego odcinka i zrobię od nowa pierwszy odcinek już na zaczętym. Tylko zrobię taki trik po prostu, że na początku puszczę te kilkanaście sekund, tak jakby z tego pierwszego odcinka, który się miał ukazać. Ale się w końcu nie ukaże raczej. Tylko po prostu będzie takie, co ja tam robiłem, a później dopiero normalny odcinek. Okej. Co my tu mamy, bronie jakieś? Przydałby się jakiś kałasznikow albo M4. Aha, no i odcinek randomowo. Randomowo będzie się po prostu też pojawiać raz na jakiś czas. Ja z różnych gier. Ostatnio się pojawiło z WOTA, tak? Z tym radiem. Co tam jeszcze? Teraz myślałem, żeby zrobić też. Ostatnio pogrywam w GTA San Andreas i żeby z tego zrobić jakieś randomowe, już nawet mam pomysł, co by można było zrobić. Podpowiem, że to będzie coś związanego z samolotem Hydra. O. Kurczę, te MP5, nie chcę MP5. To już wolę Dragunowa. Dobra. Gdzie on jest? Nawet granatów nie mamy, no widzicie, jaka bida. Dobra, chodźcie tu, czyściciele. Zaraz was zniszczę.
Tam jest jakaś nie. To wiado. On ma AK! On ma AK! On ma nasze AK! Dobra, muszę to dostać. Tej muszę w sumie już uważać, żeby nie zginąć. Bo prawdopodobieństwo, że zginę, już jest coraz większe. O, dobra. Ale oni gdzieś tu są, oni się chowają tak perfidnie. No, 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 chodź tu, chodź tu. No jak się wystawia, fajnie. O, dobra. Już nie ma nikogo. O, plecy. A kto to przyszedł? Czy jacyś antyterroryści? To znaczy nie, terroryści. Ale tak wyglądający. O, tu też przyszli. Żum. Bullet time. Nie myśl, że przeżyjesz. I tak zginiecie. Dobra. Środki przeciwbólowe to jest coś, czego potrzebowaliśmy w tej chwili. I coś, co dostaliśmy w końcu. Jak na żądanie. Dobra. Jest tu jeszcze jakaś amunicja? Stąd przyszedłem. Tutaj byłem. Dobra. Tutaj co to jest? Jakieś... Nie, tutaj nie skoczymy raczej, bo zginiemy od razu. Tak, ostatnio w ogóle widziałem coś na YouTubie. YouTube coś szaleje, nakłada znowu na normalne konta limity 15 minut. Na szczęście mi się nic nie stało na tym koncie, więc nie ma z tym problemu. A teraz musimy tu uważać. Czy tu ktoś na nas nie czyha? No za tymi pudłami. Nie, nikogo nie ma. Dobra. Możemy spokojnie biec. A później taki spoiler, będziemy musieli wracać znowu. O. Tak, pamiętamy to z poprzedniego odcinka. Jak właśnie byliśmy Maxem i to mówił, to chyba na niego napadli wtedy. Tak, profesjonaliści. No i dwóch mniej. Trzech mniej. Już, tylu. Więcej tu nie ma. O, jeszcze ktoś jest. Jeden mniej. O, ho, ho, ale dostał w locie. Ten przeżył. Okej, okay, myślałem, że padnie też na strzała. Jeden strzał i leżysz. Cieciu. Okej. Okay. Dostaliśmy jakieś digle, amunicję, tak. Mogliśmy w sumie tą wybuchającą beczkę rozwalić. Ale po co? Szkoda, że tu się nie da skanować przez te ściany. Jak w takim CS-ie na przykład. To było fajne. Tak, zaraz by się znalazły jakieś cheaty, WH. Wallhack, tak. Dobra. Teraz weźmiemy sobie digla. Tak, i schowamy się i strzelamy stąd. Tutaj nas nikt nie znajdzie, jesteśmy tylko biedną moną. Ona sobie nie poradzi. Okej. Ale zbliżamy się do końca tego odcinka, a więc oceniajcie. Tak, oceniajcie, komentujcie. Po prostu piszcie swoje sugestie odnośnie tej serii kolejnych. A ja się z wami żegnam. Na razie.